Cześć, jestem Kacper. Zajmuję się warstwą techniczną w Długosz TV i zawiaduję kanałem YouTube. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować nową kadrę naszej telewizji. Zacznijmy od zarządu. Zarząd składa się z 4 osób. Redaktora, zastępcy redaktora, sekretarza i skarbnika. Przejdźmy teraz do ich autoprezentacji. Cześć, jestem Maja, pełnomocnica redaktora naczelnego. W 30 sekundach muszę powiedzieć Wam coś o sobie, więc poza faktem, że w wolnym czasie lubię czytać i oglądać seriale, moim marzeniem zawsze było organizowanie koncertów, ponieważ to jest coś, co kocham i czuję się najlepiej na świecie, będąc na nich. Hej, mam na imię Magda, będę służyła jako prawa ręka naszej redaktor naczelnej Mai. Zajmę się również grafikami z naszej telewizji studenckiej i ogólnie od tej kreatywnej, artystycznej strony. Mam nadzieję, że będzie Wam się nas dobrze słuchało, dobrze czytało i dobrze oglądało i zapraszam do obserwowania i śledzenia. Cześć, nazywam się Daniel Cuglowski, jestem na drugim roku dziennikarstwa. Interesuję się światem gier komputerowych i czytaniem książek. Czasem też zamiast grać w gry wolę sobie o nich poczytać na przykład. A no i jeszcze lubię spacery, tylko bez książki. Do zobaczenia. Hej, mam na imię Karolina, jestem z miasta Śmieszkowskiego i studiuję dziennikarstwo na pierwszym roku. Moją pasją jest oczywiście jazda na rolkach oraz spędzanie czasu ze znajomymi, którzy sprawiają uśmiech na twarzy. Mam nadzieję, że będziecie nas chętnie oglądać. Do zobaczenia, cześć. A teraz przedstawimy Wam resztę załogi. Cześć, mam na imię Sandra, studiuję dziennikarstwo na drugim roku. W chwilach wolnych lubię czytać książki, oglądać seriale. Interesuję się muzyką, tańcem i teatrem. Hej wszystkim, jestem Julia, jestem na drugim roku dziennikarstwa i kultury mediów. W wolnym czasie lubię czytać książki, grać w gry, układam puzzle, a czasem obejrzę jakiś serial albo anime. Interesuję się też psychologią i amatorsko robię zdjęcia. Cześć, nazywam się Karol, jestem studentem drugiego roku dziennikarstwa i kultury mediów. W naszej telewizji odpowiedzialny będę za informacje sportowe, co wynika z tego, że interesuję się sportem i to tyle. Do zobaczenia. Cześć, mam na imię Ola, studiuję dziennikarstwo na pierwszym roku. Interesuję się mediami społecznościowymi, prowadzę kilka fanpage'y. A w wolnym czasie lubię podróżować i poznawać nowe, fajne miejsca oraz nowych ludzi. Dużo opiekę, gotuję, piszę wiersze, opowiadania. No i mam nadzieję, że do zobaczenia już wkrótce na Długosz TV. Cześć, nazywam się Sara Wojciechowska. Studiuję dziennikarstwo w kulturze i mediach i zajmuję się muzyką. Mam kolekcję około 2000 płyt. Interesuję się również fotografią koncertową. Oraz w wolnym czasie jeżdżę sobie z tatą na motorze. Siemanko, nazywam się Czarek, jestem z Zielonej Góry. Studiuję dziennikarstwo na pierwszym roku. Interesuję się muzyką, czasami robię jakieś bity na komputerze. W wolnym czasie jeżdżę na rowerze, czytam książki psychologiczne, spotykam się z znajomymi oraz czasami podróżuję na stopa. Witam, jestem Paulina i studiuję dziennikarstwo na drugim roku. W tym projekcie zajmę się działem filmowym ze względu na swoje zainteresowania. Uwielbiam także słuchać muzyki, a moja playlista jest zróżnicowana gatunkowo. W przeszłości prowadziłam bloga, na którym publikowałam teksty typowo autorskie, takie jak opowiadanie czy wiersz, oraz teksty dziennikarskie, czyli wywiad i sylwetkę. A teraz opowiem coś o sobie i czym się interesuję. Interesuję się akrobatyką i parkourem. Również interesują mnie sztuki walki. I chciałbym kiedyś zdubbingować jakiś film. Jeżeli chodzi o to, jak wyglądam, no to jestem właśnie ja. Jeżeli spodobał Wam się ten film, zapraszam do polubienia tego filmiku, skomentowania oraz zasubskrybowania kanału. I już niebawem, ponieważ 8 marca pojawi się kolejny film. Oczywiście będzie on związany z Dniem Kobiet. Więc wyczekujcie z niecierpliwością i widzimy się 8 marca. Do usłyszenia.